Witajcie moi drodzy. Dzisiaj filmik, który powinien pojawić się troszeczkę wcześniej, jednakże nie miałam warunków i troszeczkę czasu do tego, żeby go nagrać. A mianowicie mój ostatni lutowy haul, o którym wam mówiłam, że czekam na kilka rzeczy i do tego jeszcze dołożyło się coś innego, o czym osoby, które śledzą mnie na Twitterze, już będą wiedziały, o co chodzi. I może od tej rzeczy właśnie zacznę. W zasadzie to coś, co kupiłam, kupiłam całkowicie niespodziewanie, bo nie zamierzałam takich zakupów w tym miesiącu w ogóle. Może to brzmi tak troszeczkę kokieteryjnie, ale tak jest faktycznie. I są to butki. Butki prezentują się w ten sposób. Ja może wam pokażę jednego. Tak, są fioletowe i zamszowe. Bardzo podobne do tych czarnych, które kupiła sobie Iza, jednakże... No inne, może ze względu na kolor i materiał, z którego są zrobione. I oczywiście, może się zdziwicie, bo wiem, że wiele dziewczyn na Twitterze zachwycało się tymi butami, co niezmiernie mnie cieszy. To są buty z Deichmanna. Kosztowały mnie niecałe 70 zł. No jestem z nich mega, mega zadowolona. Mierzyłam jeszcze inne buty. Dużo, dużo wyższe, bo te mają obcas o wysokości około 8-9 cm i w moim przypadku jest to max. Ja nie jestem w stanie nosić większych obcasów. Mierzyłam też takie granatowe, które też były podobnie tak jak te na takiej delikatnej platformie. Platformy są ponoć w tym sezonie niesamowicie modne. Zobaczymy. Też były no mniej więcej podobnym kształcie na takiej platformie. Tu jeszcze miały takie ćwieki. No ale miały obcas 13 cm i ja po prostu nie byłam w stanie zrobić w nich ani kroku. Jestem może taką troszeczkę sierotą życiową, jeśli chodzi o wysokie obcasy, no ale niestety maksymalny obcas, jaki ja jestem w stanie założyć. I teraz pokażę wam, jak prezentują się na nogach. Więc to są moje butkowe zakupy. Teraz kolejne rzeczy. Będą to już zakupy z Allegro, o których wam mówiłam. I tym razem znowu kupiłam sobie rzeczy z dwóch marek. Od jednego sprzedawcy z jednej marki i od drugiego z drugiej. Zacznę od Rimmela. Kupiłam sobie dwie pomadki i taką kredkę do oczu. Teraz tak, jeśli chodzi o tą pomadkę, która jest z serii Lasting Finish bodajże. Była dla mnie ona wielką niespodzianką, powiem wam szczerze, bo jak znalazłam aukcję z tą pomadką, no i tam widziałam, że jest Rimmel i tak dalej, widziałam, że jest to opakowanie nie to, które my mamy w Polsce. I ja pamiętam, że ja miałam pomadkę z Rimmela w takim opakowaniu i podejrzewam, że to jest właśnie ta wcześniejsza seria. Nie było w ogóle nazw kolorów tych pomadek, były tylko numerki. Więc po zdjęciach stwierdziłam, że najbardziej podoba mi się 30, no i zamówiłam 30. I to, co się okazało, jak pomadka mi przyszła, numer 30 jest to poprzedni numer znany już wszystkim na YouTube pomadki Airy Fairy. Czyli całkowicie przypadkiem kupiłam pomadkę tą, którą zamierzałam kupić. Tak jak widzicie, używam ją już chyba 2 tygodnie niecałe, bo ta paczka przyszła do mnie wcześniej, ale czekałam na jeszcze jedną, tak jak wam mówiłam, i używam jej praktycznie non-stop. Nie będę wam robiła słocza, bo wszyscy doskonale ją znają. Uwielbiam ją, po prostu uwielbiam. Nie podejrzewam, żeby to był jakiś nieoryginalny produkt, a nawet jeżeli tak jest, to mi to w ogóle nie przeszkadza, bo jestem z niej mega, mega zadowolona i... Pewnie za jakiś czas, jak tam się skończy, kupię sobie już normalnie w sklepie Airy Fairy i porównam, czy faktycznie były takie same. Ale na razie z tej jestem mega zadowolona i za kwotę 4 zł, bo tyle faktycznie za nią zapłaciłam, no to jest to rewelacja. Drugą pomadkę też zamówiłam z Rimmela, już wygląda troszeczkę inaczej i tej serii w Polsce nie widziałam. Ta już jest taki róż, ostrzejszy troszeczkę. Z tym, że ona na ustach jest stosunkowo bezbarwna. Pokażę wam swatcha. Pięknie się mieni, w ogóle pięknie pachnie i nawet troszeczkę smakuje słodko, ale
rewelacji nie ma pod tym względem, natomiast pachnie bardzo, bardzo ładnie, tak owocowo, słodko, zupełnie inaczej niż ta, bo wiadomo, że szminki z Rimmela mają ładne zapachy, generalnie, jednakże ten zapach jest troszeczkę inny, taki bardziej owocowy, ten taki bardziej budyniowy, jak wszyscy wiedzą. Trzecia rzecz z Rimmela to jest taka kredka, gruba do powiek z dużą, dużą ilością brokatu. Nie wiem, czy ten słodcz, który Wam zrobię, będzie widać, ponieważ wybrałam sobie kolorek taki bardzo cielisty, ale może tradycyjnie zrobię zdjęcie i umieszczę je teraz. Więc tak, ją również kupiłam za 4 zł. W zasadzie po to, żeby ją wypróbować, bo nie mam jakichś tam większych wymagań wobec niej. Będzie jako okazjonalny użytek, jeżeli będę potrzebowała na jakieś większe wyjście czy coś takiego, to na pewno się przyda taka kredka z brokatem. I to jest wszystko, jeśli chodzi o Rimmela. Drugą marką, którą zakupiłam na Allegro, jest Bourjois. Nie mogłam się oprzeć jednak temu błyszczykowi. Kupiłam sobie odcień tego błyszczyka, który kupiłam wcześniej. Miałam 35, znaczy mam dalej. Kupiłam 34. No i dalej to nie jest to, o co mi chodziło oczywiście. Ale ten to już jest taki troszeczkę delikatniejszy róż od tamtego. Zresztą nazywa się w taki dość sugestywny sposób, nie będę czytać, wszystko Wam dam w dubidu, bo nie ma sensu, nie jestem dobra we francuskim, pomimo że uczyłam się go 3 lata na studiach. I używałam go już w moim ostatnim konkursowym tutorialu do Make Up Brock. Bardzo, bardzo fajne błyszczyki, już teraz mogę Wam powiedzieć, że bardzo je polecam i sugeruję nie kupować ich normalnie tylko przez Allegro, bo są one tam dużo tańsze. Ja za ten akurat zapłaciłam, udało mi się nawet bardzo, bo zapłaciłam za niego 12 zł. Na stronach takich normalnych, nieallegrowych, one nawet po ponad 30 są sprzedawane, a tamten poprzedni kupiłam za 15, więc generalnie zdecydowanie na Allegro opłaca się kupować te błaszczyki. I teraz jeszcze dwie rzeczy z Bourjois, są to dwa takie też błyszczyki, tyle że w tubkach. I one właściwie nie są nazywane jako błyszczyki, ale jako Softly Tinted Lip Cream, czyli taki delikatnie koloryzujący krem do ust, o ile można to tak przetłumaczyć. I mam dwa kolorki. Ten dostałam w gratisie w ogóle. Tego nie zamawiałam, tylko on był gratisem. Natomiast zamówiłam sobie ten i to jest numerek 01. Też nie będę czytała nazwy, bo nie ma sensu. Podam wszystko z boczku. A ten to jest 08, taki ciemny brąz. Ten w zasadzie jest bezbarwny, bo mimo że wygląda na taki cielisty kolorek, to nie daje żadnego koloru na ustach. No i to jest wszystko, jeśli chodzi o zakupy Allegro. Jeszcze dwie małe rzeczy przy okazji zakupów marketowych. Skończył mi się mój tonik z jaj i kupiłam sobie kolejny. Tym razem jest to opuncja bodajże, opuncja figowa. I powiem Wam tak, że on pachnie dosyć śmiesznie. Ten zapach kojarzy mi się z takimi klejami z tubki w dzieciństwie, jak się chodziło do podstawówki i robiło różne pracę na ZPT, to on tak podobnie pachnie, jak nakłada się go na twarz, ale ja generalnie jestem z toników z jaj bardzo, bardzo zadowolona, bo są bardzo delikatne, jeśli chodzi o jakby pielęgnację twarzy, natomiast stosunkowo skuteczne, jeśli chodzi o oczyszczanie, bo ja zawsze ten wacik mam naprawdę ubrudzony, jeżeli można to tak nazwać, czyli widać rezultaty. No a rodzaj to w zasadzie jest tylko kwestia mojego kaprysu w tym momencie, jaki rodzaj sobie tego tonika wybiorę. No i ostatnią rzeczą testuję kolejne chusteczki dla dzieci. Kolejna marka, tak zwana kolejna marka, taka troszeczkę no name, tym razem są to Tammy Baby. Kupiłam je w Realu i odkąd mam płyn do demakijażu z jaj dwufazowy, nie zmywam tym płynem dwufazowym oczu, bo no, żadne chusteczki nie są w stanie tego zrobić po pierwsze tak dobrze, a po drugie zaczęły mnie od tych chusteczek szczypać oczy. Więc teraz robię tylko tak, że tymi chusteczkami oczyszczam sobie twarz i tylko do tego ich używam, bo te w dalszym ciągu, tak jak i tamte poprzednie, szczypią mnie w oczy. No i dobrze.
dobrze, to jest wszystko, jeśli chodzi o mój ostatni lutowy haul, który de facto ukazuje się 1 marca. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję Wam za oglądanie i pozdrawiam Was serdecznie. Pa, pa.